spotkanie dzisiaj podobało? Wspaniale, niesamowita atmosfera. Siedziałam sama w morzu zieleni, ale to nie przeszkadzało mi. Krzyczałam, rozdzierała moje gardło, tylko żeby wspierać naszych. No mówię, naprawdę, wygraliśmy, ale to, mi brak słowa jest, że naprawdę nie myślałem i na końcu udało się nam. Ale fajne, prawdziwe emocje u Ciebie. Naprawdę, prawdziwe emocje i Lewandowski strafnął, czesny, to jak obronił tą piłkę, to naprawdę... No nie zwyknęło. Dziękuję Wojtkowi, bo siedziałem za jego bramką i krzyczałem z tego serca: Wojtek! I on to wybronił dwa razy. Nie, no Szczęsny był rewelacyjny. Chyba był trzonem całej drużyny. Lewandowski, Zieliński, no i cała reszta, tak? Naprawdę mega mecz. I Argentyna i Meksyk jadą do domu. Nie, no było rewelacyjnie, cóż, emocje były takie, emocje były takie, prawie zachrypnąłem. Kochasz Polskę, stary? Kocham Polskę. Z każdym golem coraz bardziej. Robert jest the best. Mamy światowej klasy zawodnika. Tak, teraz wszyscy poznali nazwisko Lewandowskiego. Myślę, że to jest pierwszy raz od bardzo dawna, gdy zagraliśmy dobry mecz i przede wszystkim zakończony dobrym rezultatem. Już bardzo dawno tak nie było. Bardzo jestem szczęśliwy i widzimy się na meczu z Argentyną. Ja jestem zaskoczony, że wyszliśmy tak agresywnie. Biorąc pod uwagę to, co zobaczyliśmy z Meksykiem, to zupełnie nie przypominało tego meczu. No i jestem naprawdę szczerze szczęśliwy. Szczęśliwy, że mogłem to zobaczyć na żywo. Oczywiście, że im pokazaliśmy. No taki był cel. I teraz prosta matematyka. My 2-0 z Arabią, Arabia 2-1 z Argentyną. No to bierzemy Argentynę 4-1 i lecimy dalej. Bardzo mi się podobało, ale głosu nie mam do wywiadu. Naprawdę mi to... Nie, widzi pan jak cwaniakują. No cwaniakują, tyle im można na ten moment. Ale na boisku nie cwaniakowali. 2-0, jest bardzo dobrze. Było super, przyjęliśmy wszystkie rafinerie, idziemy do przodu. Co, no chyba najlepszy mecz od wielu, wielu tygodni, miesięcy. No, pokazali się z bardzo dobrej strony, atmosfera na stadionie też niczego sobie. Pełen emocji, mało żeśmy nie zemdlały, Polska grała wspaniale. Powinno być 5-0, ale i tak jest super. No i sędzia kalosz. Sędzia kalosz! I teraz Argentyna też wygramy. Polska biało-czerwoni! Polska biało-czerwoni! Polska! Polska biało-czerwoni!